Nazywam się Monika Konieczny, studiuję technologię żywności i żywienia człowieka, jestem na trzecim roku i dokładnie miesiąc temu zdobyłam złoty medal na konkursie międzynarodowym w zdobieniu pierników w Birmingham w Anglii. Regulamin był bardzo ostry, tam była już i podana grubość idealna pierniczka, że piernikiem mógł być chudszy niż tam 4 mm, grubszy niż maksymalnie 1 cm. Tam odpowiednia grubość lukru, że ozdoby nie mogły wystawać na przykład wyżej niż 1,5 cm nad piernik. Na konkurs ja przygotowałam 7 pierniczków ozdobionych lukrem królewskim, taki w stylu koronkowym. Jakieś falbaneczki, koronki, taka krateczka, kanwa też była i w to wszystko tak wkomponowałam kwiaty. Wszystko tak naprawdę się zaczęło kilka lat temu. Byłam wolontariuszką w Caritasie i pomagałam. I był też taki czas przed świętami, że zdobiliśmy pierniki. I przyjechała pani z Muzeum Wsi Opolskiej, tak żeby poprowadzić takie warsztaty. I ze sobą wzięła kilka takich ozdobionych pierniczków. I jak się skończyły te takie warsztaty, to wróciłam do domu, zrobiłam lukier i zaczęłam ozdabiać pierniczki. Jeżeli chodzi o zdobienie pierników, o techniki, to lukier daje bardzo dużo możliwości. Trochę cierpliwości potrzeba, czasu też, bo nie zawsze od razu wszystko wyjdzie. Trzeba kilka razy powtórzyć, coś nie wychodzi, to się człowiek troszkę denerwuje. Albo jak na przykład coś wyjdzie, a potem niekiedy jest taka sytuacja, że się przez przypadek zepsuje, czy wygląda fajnie teraz, a jutro na przykład się okaże, że troszkę wilgoci doszło i się wszystko popsuło. No to troszkę się człowiek denerwuje, ale ogólnie to tak uspokaja. Teraz sobie ozdobimy taką choineczkę w taki troszkę inny sposób, z takimi zawiasami. Bierzemy sobie pierniczkę, lukier i zaczynamy sobie jechać od góry. Robimy sobie małą kropeczkę i ciągniemy je w stronę dołu. Robimy pierwszego małego zawiasa, jedziemy dalej, kolejny zawias, w dół, kolejny, znowu zawias, zawias troszkę większy, tak żeby każdy kolejny zawias w dół był tak ciutkę większy. Ostatni zawias. I tą nóżkę od choinki możemy sobie zrobić już bez zawiasów. Po prostu jechać od jednej strony do drugiej. Na samej górze, żeby ładnie wykończyć, robimy taką większą kropeczkę. I na boki można też jeszcze ozdobić kropeczkami. Gdzieniegdzie. Ostatnia kropeczka. I mamy taką choineczkę ładną.